nasz as wśród aut, największa to z gwiazd. Tor to jego dom, brać mi auta są. Dalej, Zuchu, jeszcze raz! Rajdek to as wśród aut, Rajdek to auto na chwał. Ochotą gna na start, jest szybszy niż wiatr. Uważaj, Zuchu, ktoś ci depcze po kołach! Jazda! Rajdek to as wśród aut, Rajdek to auto na chwał. Rajdek, mała wyścigówka. Tintop jest tip-top. Pewnego ranka wiele wskazywało na to, że srebrny tor przeżyje coś niezwykłego. Tintop zamierzał przejechać cały tor bez ani jednej rysy. Tak, trzymaj, Tintop! Uda ci się! Dalej, Tintop, chłopaku! Jazda! Jeszcze jeden zakręt i meta! Będzie dużo pracy, musiało boleć. Luzik! Nie przejmuj się, będziesz żyć. Już drugi albo i trzeci raz w tym tygodniu musiałem cię odholować do warsztatu, Tinto. A nie, już czwarty raz. Gotowe, Tinto, jesteś jak nowonarodzony. Dzięki, Krzychu. Dzień dobry wszystkim. Właśnie rozmawiałam z panem Gaźnikolo i na pewno nie uwierzycie, kto przyjedzie dziś po południu zwiedzić srebrny tor. Hugo Amarello, najsłynniejszy projektant wyścigówek na świecie. Hugo Amarello? Jest cudny. Wcale nie jest aż taki super. Tak, cóż. Hugo uwielbia, kiedy wszystko chodzi jak w zegareczku. Dlatego, Tintop, mam prośbę. Nie rzucaj mu się w oczy przez jakiś czas, aż Hugo odjedzie. Bardzo mi przykro. O, nic nie szkodzi, Marto. A, to nie fair. Tintop jest członkiem naszej drużyny. Zgadza się. Wszyscy się postaramy, żeby Tintop wyglądał tip-top, prawda? Tak. Proszę, proszę, Marto. No niech będzie. Tylko trzeba go wyczyścić i uważać, żeby sobie i innym nie zrobił krzywdy. Dziękuję, Marto! Dzięki wam wszystkim! Oto plan dnia. Każde auto spotka się z projektantem Amarello. Ale pan Gaźnikolo życzy sobie, żeby to Maxi zaprezentował swój kunszt na torze. Fantastico! Jadę trenować! To łaskoczy! Mam łaskotki, Krzychu! To trzeba było uważać i nie obijać się po torze. Ale zimna! Strasznie zimna! Lodowata! Nie, mam łaskotki! Łaskoczy! Przestań, Rajdek! Co tutaj robisz, Błysk? Błysk postanowił pobić rekord najdłuższego śladu po opodach na torze. Wiesz? To znaczy, Błysk, że masz zamiar pobić słynny rekord Tintopa? To 30 metrów! Łatwizna, Maxi! Zwoła pozostałe auta! Przygotuj się, kreciku! Błysk robi ślizg! Brawo, doskonała robota! Pan Gaźnikolo będzie zachwycony, jeśli tak pojedziesz przed Amarello. Och, ja też bym chciał się dla niego ścigać. I na ciebie przyjdzie kolej. A ja nie muszę się dla niego ścigać. Wystarczy, że go poznam, bo jestem tak przepięknie wypolerowany. Dobrze mówisz, Tintop. Każdy ma szansę zabłysnąć. Pamiętaj, rekord najdłuższego śladu opon należy do ciebie. O ile Błysk nie zdążył go już pobić. A? Próbował to zrobić parę chwil temu. Co takiego? Wracaj, Tintop! Co powiem panu Gaźnikolo? Nie martw się, Krzychu. Dopilnuję, żeby się nigdzie nie rozbił. Dziękuję ci, Rajdku. Oh,
10 metrów, 11 metrów, 12. Obiecałem Krzychowi, że nie dopuszczę, byś do czasu, aż przyjedzie Hugo, coś sobie zrobił. Myślałem, że ci na tym zależy. Bo zależy, ale wiesz dobrze, że rekord śladów po oponach też jest dla mnie ważny. 31 metrów! Udało mi się! A, to powinienem ci pogratulować. Obiłeś mój rekord. Jestem królem toru! Skoro ten ślad to twoja sprawka, to masz go wyczyścić w tej chwili. Tor musi być w idealnym stanie. Pan Gaźnikolo i Hugo Amarello będą tu za pół godziny. O, to jest Marta. Marto? Miło mi cię poznać. Mnie też jest miło, panie Amarello. A to jest Krzychu. E? O co chodzi? Gdzie jest ten cały Hugo Amarello? nie za blisko, bez przesady. A to jest Rajdek. Hejka. To jest Sprytek. A to moje słoneczko, Sisi. A to jest Tik-Tak. Nie Tik-Tak, tylko Team Top, panie Gaźnikolo. Tak, Top Team. Nie tak właśnie powiedziałem. Hugo, najlepsze zostawiłem na deser. Oto i nasz gwiazdor. Do dzieła, chłopaku, tak trzymaj! Przepraszam, sorki. Jest wprost genialny, panie Gaźnikolo. Słyszysz coś? Chwileczkę. Czy to błysk? Zejdźcie z toru szybko! Maxi was rozjedzie! O nie, koło mu odpadło! Koło? Jedzie prosto na nas! Tintop, co ty robisz? To jest gwiazda. Mam przeogromny zaszczyt przedstawić Tik-Taka. Tintopa! Tak. Tom właśnie rzekł, a oto nagroda za nadzwyczajną odwagę. Jestem pod tak niecodziennym, niezwykłym wrażeniem, że postanowiłem zaprojektować nowe, rozklekotane auto w oparciu o model wspaniałego Tik-Taka. Tintopa! Hurra! Co? Serio? No nie, bo się wzruszę, no. Do Tintopa dotarło, że Krzychu miał rację. Każdy miał okazję zabłysnąć, ale to nie wszystko. Śpiesząc innym z pomocą, ponownie pobił rekord najdłuższego śladu opon na torze. Wersja polska na zlecenie Mini-Mini Masterfilm. Wystąpili Agnieszka Kunikowska, Sławomir Pacek, Izabela Dąbrowska, Julia Kołakowska-Bytner, Andrzej Mastalerz, Miłogo Streczek, Marcin Mroziński, Andrzej Szopa, Marek Frąckowiak, Grzegorz Kwiecień, Waldemar Barwiński, Igor Chmielnik, Przemysław Bluszcz, Sebastian Cybulski, Paweł Ciołkosz, Jakub Kamieński.